jest coś na tuńczyka, czyli różową z malinę. Zobaczymy tylko co. Ale tuńczyk różowa. I jeszcze na drugiej truskawka. I zobaczymy, czy na truskawkę będzie jakieś wskazanie. Co mamy? Coś jest. Lesio. Lesio. No i takie już przyzwoite te leszczyki. Jak się odczepi. Jak się uspokoi trochę. Taki lesio. Przyzwoity. Przyznać musicie. Płyń. Więc różowa przynęta daje radę, tuńczyk. To dalej na tą samą przerzucam zestaw i wędkuję dalej. Branie było, ale nie zapięło się. Różowa daje radę. Powiem wam, że różowa daje radę. Róż daje radę na tej wodzie, więc dalej. Napijamy podajnik z różową. I próbujemy jeszcze coś ogarnąć. Zobaczymy. Zobaczymy. Różowa daje radę. Ok. Drodzy Państwo, czuję tak, że truskawka to na razie nie daje efektu. Zaraz ją zdejmę. Truskawka teraz najlepiej to spisywałaby się, ale wiecie, na jakimś deserze, torcie. Truskaweczka do wszamania dla ludzi, ale nie dla rybek o tej porze. I coś czuję, że tą truskawkę zaraz ściągnę, bo ani podciągnięcia, ani nic. I założymy coś różowego. Co my tutaj mamy? Ta była. Założymy Ringersa. Ale tą tylko różową czy pomarańczową. Różowa tuńczyk dawała radę. To przygotujemy już różową. Albo nie. Pomarańcz. Pomarańczową. I spróbujemy na taką wyblakłą Ringersa. Pomarańczową, jasną taką coś złowić. No więc zaraz truskaweczkę ściągnę. Przynęty, jak widzicie, pogryzane przez raczki. Widać to na przynętach. Zobaczcie, jak obgryzione przez raczki. Więc taką przygotuję, ale dopalę ją w górę. Jak to sobie trochę nie na spodnie, drodzy Państwo. Jak trochę sobie koloru nabierze.
delikatnie. Nie mogę do tego nagrywania się przyzwyczaić. Kamery z klatki piersiowej, szelek, bo co innego mam na myśli. Cały czas szczapeczki nagrywałem tam, gdzie spojrzałem, tam widziałem, tłumaczyłem, a teraz to jakoś dziwnie. Gdzie indziej patrzę, a gdzie indziej kamera wskazuje, więc wybaczcie, że film będzie dzisiaj zmontowany inaczej, czyli z kamery, nie szczapki, tylko szelek, no ale myślę, że jakoś to zmontuję. Więc niech koloru nabierze w gół ringersik pomarańczowy, letko wyblakły, i zaraz ściągniemy truskawkę i pójdzie tam nadgającą szczytówkę, a tu dalej zostawiamy różową, którą też zadipuję, ale już po braniu, jak ściągnę, też w gór. Więc machaj będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. I dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej, dalej, dalej. Jest w pytkę, nie inaczej. Dobrze, ściągam truskawkę, bo truskawka naprawdę czuję, że dzisiaj nie da ryby brania. Czerwony kolor. Jakoś mi się to nie widzi, ale spróbować trzeba było, nie zaszkodzi. Więc truskawka od Marusza. Out. Nawet różowy taki kolor. Zakładamy w pinaple. Tom. Tylko zasypiemy. I czuję, że na to będzie jakieś wskazanie. Takie mam przeczucie. I tak to się pięknie prezentuje. A czy da rybę i czy mam przeczucie co do tej przynęty, zobaczycie to sami za chwilkę. Ciasno tutaj jest, muszę wysoko trzymać podpórkę, bo ciasno trochę tam było wcześniej zajęte koło drzewa, ale tam był fajnie ustawił się, ale było zajęte. Teraz nam już się nie chce przechodzić, więc zostajemy tutaj. Nie myliłem się. Wyblakła przynęta z ringersa, gu, i coś tam szarpnęło, bo truskawka nie dawała rady. No, chyba znów gruźlik. To nieduży leszczyk, ale zobaczymy. Wędkujemy do 15, więc mamy jeszcze 4 godziny wędkowania i zobaczymy co i jak. Może coś fajnego. Chciałbym złowić zielonego książę, tak jak Marcin. Zawsze to była różnorodność gatunku. Karpik koi był, leszczyk był, płotki były drobne. Leszczyk. Leszczyk. Ale takie, powiem wam, przyzwoite te leszczyki. Nie chcę brudzić nawet podbieraka. Te ciekawe jak to błoto. Niech się uspokoi. Dobrze. Pomału, mało lat. Widzicie takie w miarę. I widzicie przynęta tą, co zademonstrowałem. Mówiłem, że przeczucie mam co pod tą przynętę. Więc wędkujemy dalej na tą samą. I leszczyk baja odpływa. No i wiecie, nic dodać, nic ująć. Jest coś. Znów tuńczyk. Różowy. Weźmiemy w dół.
dołem go trochę przeprowadzimy, uspokoimy trochę rybę. Nieduża, ale dlaczego mamy stracić? Więc do dołu kija, tak aby mniej więcej dnem szła. I zobaczymy co. To nie będzie leszcz. To nie będzie, drodzy Państwo, leszcz. Leszcz to by wyłożył się już. To na bank nie będzie leszczyk. W krzaki mi idzie. Już jest blisko. Muszę wziąć podbierak. O, odjazd, może być karp. Leszcz to nie będzie, tak mówiłem, na tuńczyka. Może być karpik. Nie ma co się spieszyć. Niech sobie wybiera. Haczyki małe są, bo jakby był haczyk wielki, karpiowy, to bym go na siłę ciągnął, bo kij, plecionka kij daje radę, tylko obawiam się małego haczyczka. Jest ryba zaliczona, czyli zaliczony
Marcin. Karpik, kryl, drodzy Państwo. Kryl dipowany w tym, w gu. Dobrze się zapiął. Miałem obawy, bo mały haczyk, ale drodzy Państwo, 50, 100, 100, 50 taki ładny. Daj zdjęcie mu zrobię. Więc, drodzy Państwo, nic dodać, nic ująć. Kocie, nie ruszaj, bo se krzywdę zrobisz. Ja też się w inny sposób wypuszczam teraz. Płynie. Płynie. Poszedł, nawet nie podziękował. Do następnego. Więc ta sama śpiewka, czyli dipowany kryl. Dziesiąteczka, który dał parę leszczyków, no i tego karpia, no i drugi karpik, widzicie, no i żyć nie umierać, godzina 11:28, to mamy 3,5 godziny jeszcze wędkowania, więc wędkujemy dalej, dalej i kombinujemy z przynętami, ale nie, to już będę trzymał, bo jest dobra, dobra. Widzicie sami, daje radę, więc nie ma co już kombinować na tej wędce, więc najwyżej jak raki go wszamią, to założę z powrotem różowego. Marcinowi dałem też tą dziesiątkę różową, zobaczymy, założy, czy będzie miał jakieś wskazanie. A na tą chwilę wędkujemy dalej. A na drugą ściągniemy tą jaskrawą i założę piaskową, bo jeszcze piaskowej chyba dzisiaj nie próbowałem. Założymy dziesiątkę piaskową, ale też damy w gu, w dipie. Więc ściągamy i założymy piaskową, kolor zanęty, dna nie odstrasza. Ale też damy go odrobinę. Okej, naple. Będzie piaskowa rybna ze słodyczą, czyli w gu z ananasa. Ok. I zobaczymy piaskową. Dobrze. Napniemy. Ok. I czekamy na jakie wskazanie, czyli na kryl z gu i piaskowa z gu. Zobaczymy, która przyniesie jaką rybę. A to jakieś pociągnięcia, ale to raki, raki, bo tu jest plecionka, żyłka, rak jak sobie tam obrabia, to zdjęcia spodlodowe, jak pokazywałem z kamery spodlodowej, rak bierze to w łapki, obraca, przesuwa się z tą przynętą delikatnie, żyłka się rozciąga, więc wskazania nie ma, a na plecionce jakieś szarpnięcie delikatne jest, dlatego takie wskazania przez raków. No ale wtedy podpływa rybka, czyli tak, ten karp mówi rak,
przesuń się, moja pora. No i tak to mniej więcej wygląda. Więc teraz zajmie się tym rak, a zaraz przypłynie jakaś ryba, powie wypad, małolat, moja kolejna szamkę, czyli rybka bierze zestaw, a ja ją holuję. I tak to mniej więcej wygląda dzisiaj, takie wędkowanie. Dobrze, ściągam piaskową, założymy cel, dziesiątkę kokosów. Ta nas interesuje teraz. Więc tej podziękujemy. Założymy kokos. Ale też go dopalimy. Dopalimy go w górę. Nie inaczej. Dopalimy go. Okej. Wygląda. Tam też przerzucimy, założymy coś innego. Ok. Świeżo przerzucone. Oraz ściągnę tą. I ściągniemy kryl. Co tu był? Co to było? Różowa w gół był tuńczyk. To ściągniemy tuńczyka. Zobaczcie, jak go szamana. Też podziękujemy i założymy z Marosza. Dokładnie marcepan i wanilię. Żółtawo-biała. Zobaczymy na marcepan i wanilię. Ale tej nie będę dipował w gół. W czystej formie, tak jak jest, jak producent to stworzył, zrobił, wyprodukował. Czyli żółto-biały marcepan z wanilią. Marcepan z wanilią pójdą pod to. No i zobaczymy. Kombinujemy, przynę mamy na tyle, że nie zaszkodzi popróbować różnych rozwiązań. Dobrze. Sam jestem ciekaw na te dwie przynęty, co będzie. Marcin ściągnął zestaw, a tutaj ma przyłów, czyli zobaczcie sami, raka. No i teraz być zdrów i go odtrzep. No musisz go, wiesz, patyczkiem tu trochę, tam trochę. Ja ostatnio, wiesz, jak zrobiłem, odpiąłem przypon. I pociągnąłem z drugiej. A nie, dobra, ładnie tu się zapiął. Nie, bo tu trzymał, wiesz co, tu trzymał za koszyk drugimi szczypcami. A ty mi to puścił. No i spadł. I co, z buta go weźmiesz? Nie, z buta. Zwróci mu wolność. No kill. To jest no kill. Buźka.
I do wody. I do wody. No i tak to mniej więcej wygląda. Czyli kokos, cel, majlanej. I chyba nieduży leszczyk będzie. No ale zmiana przynęty przyniosła jakiś efekt w postaci rybki. Nieduży leszcz będzie na bank. Ale coś jest, więc nie ma co marudzić. No widzicie, widzicie sami. Widzicie sami, więc przerzucamy płyń i baja. Więc co nie założę, na to przeważnie bierze, tylko przeważnie truskawka dzisiaj nie dała rady. Przerzucam. Znów cel, biała. I znów prawdopodobnie leszczyk. No, biała też. Dobre to przynęty. Na tuńczyka, leszcze, karp. No i teraz na białą drugi leszczyk. Nieduży, ale wskazania są. Na tą przynętę 10 mm. Ten mały akurat, ale widzicie sami, jak to wygląda. Więc do wody. Przerzucamy. Kokos im posmakował. Czyli kokos im posmakował, jak to mniej więcej wygląda. Okej. Dobrze. Przerzucamy. A wanilia z marcepanem. Wanilia, marcepan tam był. Marcepan, wanilia, cisza. Ale damy jeszcze parę minut szansę tamtej przynęcie. I wędkujemy dalej. Dobrze. Muszę przerzucić. Marcepan z wanilią nie daje rady. Nawet podciągnięcia nie ma raka. Więc założymy białą przynętę od Ringersa. Tylko też dopalimy ją. Czyli widzicie, nawet nie oskubana, delikatnie. Ale nie daje rady, więc założymy dipowaną białą przynętę od Ringersa. I łowimy jeszcze przez jakiś czas. Ok, w tej pozycji. A więc biały kolor. Zdecydowanie dzisiaj biały kolor daje rybki. Teraz biała na metodę. Marcepan nie dawał z kokosem rady, biało-żółta, więc sam biały
knaple i leszczyk. Znów taki przyzwoity. Czy na chlapę przetrzemy i taki leszek. Zobaczcie, taki płynie i zobaczcie, jak przynęta stuknięta, ale zakładamy znów białą i dipujemy go w dipie z ananasa. No. Nie ma, nie zaczął się, ale biała, drodzy Państwo, biała dipowana. Biała dipowana i wychodzi taka żółtawy kolor, ale zapach jest odpowiedni, więc przerzucamy zestaw. Dobra, płynie. Płynie. Baja. W szoku jest. Zobaczcie. Zdziwiony. Młody, zdziwiony płyń. Udaje sztywnego, zobaczcie. A dotniemy. Poszedł. Dobrze, biała daje radę, dipowana. Przerzucam dalej. Nad gającą coś jest. Zobaczymy co. Biała. Biała przynęta daje radę. I prawdopodobnie będzie lesio. Na leszcza mi to nie wygląda. I branie było tak nieleszczowe, ale idzie delikatnie. Ja nie chcę się pokazać. Leż, nie, karaś. Drodzy Państwo, mamy karasia. Mamy karasia, więc mu popuszczę. Karasia mam. No taki ze 3 dychy na pewno. Więc karaś cieszy. Cieszy, bo to zawsze inny gatunek rybki. Jeszcze odbija i karaś. Drodzy Państwo, ładny karaś. Oczywiście
biała. Taki Marcin. Taki. Więc widzicie, drodzy Państwo, sami. I tak to wygląda. Płyń. Przerzucamy zestaw. I wędkujemy dalej. A więc Marcin coś fajnego ma. Gdzie masz? Tu już zaparkował prawie przy tej trzcinie. Na pinkę. Na pinkę? Klasyk? Tak, tak. Nie sięgniesz więc. Ale nie, może wyjdzie. Trzymaj go. Może być i lin, albo... Od razu tu szedł w trzcinę, uciekał w prawo. Abyś go popuścił i tam przeszedł, czy jak? No spróbuj wejść go z boku jeszcze. Za krótki kij trochę, no. 2,70 na kij. Bym tu zaparkował w trzcinę. Prosto w trzcinę. Trzymasz ją teraz tym podgrakiem. Tak. No zaparkował. Widzisz? No, no. I się schował w tych trzcinach. Może popuść mu, może wyjdzie. Wiesz o co, tak troszkę. Trzymaj go, ale wiesz. Popuść mu jeszcze troszkę, może wyjdzie. Dżółkę trzymaj. W ten sposób. Ale trzymasz go, jest on. No tu wszedł i stanął. A czy go teraz czuję, to nie bije nic. Nie wiem jak żyłka idzie. Jest. Co jest tam coś, nie? Jest on. Może wyjdzie, trzymaj go. Idzie. To trzymaj, trzymaj, trzymaj. Coś tam jest. Idzie, idzie, idzie. No to... Tu już jest, widzisz go? Tu przy rogu jest. No nie widzę, wiesz. Musisz go wyprowadzić. Niewiele mu brakuje. No to czekaj, trzymaj go. Trochę potrzeb. No. Widzę, widzę. Pchnę go trochę. Co to jest? Nie wiem, pchnę. No. Już, wyszedł. Teraz go da... No, daj go, no na nasz jest. Tu zaparkowałem. Linet. Nie złapałeś, nie? No. O koń! Jaki garbus! Jak on tu wziął? Za trzy dychy. Jak on się złapał? No. On jest gdzie za? Ej! Za kark! Dlatego tak ci szedł. Zobacz. Poczekaj, chodźcie na trawę. Zobaczcie, drodzy widzowie. Ale zanęty ile tego. A może z koszyka teraz wypadła, wiesz? Może. Ale ładny. No ładny, ładny. Jak na żywca się złapał. No.
Wiesz, może się odczepił, nie wiadomo jak, ale ładny garbus, takie to nie. Ja go teraz wyczep. Zobaczcie. Masz te peny? Nie. Ja też nie mam. Nie mam, bo gdzieś zgubiłem chyba. No musisz jakoś dać radę go pchnąć, to to. Ja mnie to pójdzie z haczykiem. Chyba, że zdejmiesz z przyponu i go przeszyjesz. Nie przeszyję, bo tu jest zatem złapany. To ale ładne, nie? I on tak walczył, bokiem szedł dlatego, wiesz? Zobaczcie, drodzy Państwo, jaki piękny garbus. No. Daj go do matry. Mówię, trzy dychy na bank. Od 50 wejść. Zobaczcie. Nawet 84 prawie. No 3. No 3. 33. Zobaczcie, jaki ładny patelniaczek. No idzie na patelnię. A więc taka ładna rybka. Drodzy Państwo, zwracam oczywiście okoń 33 cm, ale szedł jak jakiś. Ale widzicie, różnorodność gatunku. I taki ładny. Puść go, to rzuć go tam dalej. Poszedł. Gratulacje, Marcin. I wędkujemy jeszcze przez jakiś czas. I niedługo będziemy kończyć, jakieś 20-30 minut. Kończymy. Dlatego długo nie było brania, bo widzicie, był rak. Był rak. Nie było rak. Więc go rzucamy i przerzucamy jeszcze na zestaw. Długo nie było brania, a tu rak siedział zapięty. I tak to mniej więcej wyglądało, więc dopalę jeszcze. Moją przynętę. I niedługo będziemy kończyć. Czyli machaj, będą ryby, będą. Okej, nie inaczej. Drodzy widzowie, nie inaczej. Coś.
leszczyk. Zobaczcie, jaki ładny lesio. Przyzwoity. Przyznać musicie, że przyzwoita rybka. Nawet spokojny, więc baja. I jeszcze przerzucamy. A więc, drodzy Państwo, nie czekamy już. 14.45 kończymy na dzisiaj te zmagania. Pomału się pakujemy. Marcinku, coś od Ciebie? No, ogólnie zadowolony po tak długiej przerwie. Dwa lata my nie byli. W tym roku pierwszy. To od dwóch lat. Razem pierwszy. Pierwszy raz od dwóch lat. I tak to leciało, widzicie, drodzy Państwo. Najbardziej zadowolony z tego konia chyba. O, z okonia? A z linka nie? No i linek. No, i linek. No bo drobnica brała, przerzuciliśmy się znów na metodę. Linek też fajny. I tak to leciało. No więc dziękuję Ci. No, no i myślę, że jeszcze w tym roku brykniemy się gdzieś. Może parę razy. I tak to, drodzy Państwo, leciało. Więc pakujemy się i leciał, tak pokazałem na filmie. Więc, drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału, będą śledzić mnie na bieżąco, dzwoneczek. No i łapki, jak te moje filmy idą dalej w świat. I tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Narka, jedziemy na Kielce, pakujemy się. Cześć!